Haha, ha, jak Casey Neistat. Cześć. Cześć! Witamy Was we vlogu. Od teraz, co sobotę będą scenki, może nie w każdą sobotę, ale postaramy się, aby były w każdą sobotę. No i w niedzielę zawsze będzie na Was czekał nowy vlog. Może Was też zastanawia tytuł tego odcinka. Wszystkiego dowiecie się później. Oglądajcie. Biegniemy. Postanowiłem, że trzeba coś zmienić i zacząć biegać. Spadł mi mikrofon. Ale wracając do tematu, postanowiłem, że trzeba coś zmienić i trzeba zacząć uprawiać sporty. Chociaż wczoraj jeszcze było tak. Gdzie idziemy, Pipi? Jeść. Idziemy jeść. To zobaczmy, co będziemy mogli zjeść. Zamówienie złożone. Jak myślicie, to zamówiłem. Co innego mogłem zamówić? Tak, dokładnie to, o czym myślicie. I Weronika wam powie, co zamówiłem. Pizzę. O. Nażarłem się jak świnia. Lubię się nażyć jak świnia. I często dosyć to robię. Nie mam po prostu, nie potrafię opanować swojego jamochłonu. I jak już jem, to jem jak prosiaczek. Maciuś jest zadowolony. Także wczoraj była pizza, a dzisiaj mamy bieganie. I powiem wam szczerze, nie mam za grosz kondycji. Mam nadzieję, że to się zmieni. Chciałbym teraz też wprowadzić jakąś aktywność taką w tych vlogach, żeby się motywować, żebyście wy mnie motywowali do biegania. Chyba się na siłownię zapiszę. W ogóle zaczyna padać. Szykują na airshow. Samoloty będą latać w tym Margoninku, także później też tutaj zobaczymy, co jest grane. Wiecie co? Trzymajcie kciuki, żeby było coraz lepiej, bo faktycznie z moją kondycją nie jest najlepiej. Wracamy do domu. Jest trochę wiecznie, ale dostaliśmy od firmy Kawasaki deskorolkę elektryczną do przetestowania. Nad nami latają jakieś helikoptery, samoloty i tym podobne, a my bierzemy się za testowanie deskorolki. Lata i przeszkadza. W dodatku wieje wiatr, ale mam nadzieję, że coś wam pokażemy, bo jest to w sumie fajny bajer. Nigdy na czymś takim nie jeździłem? Zobaczmy, jak mi pójdzie i jak pójdzie Weronice, bo ona już tutaj śmiga. I jak widać, sobie jadę pierwszy, bo taki ze mnie zły gościu. I zobaczcie, jaka w ogóle jest stabilizacja dzięki temu, bo nie chodzę, tylko sobie sunę. Haha, jak Casey Neistat. Jak tam wrażenia i jak jeździłaś, kto jeździł lepiej? Ja jeżdżę lepiej. Dlaczego? No bo ja od razu równowagę utrzymałam i w ogóle... Aha. Max się bał, Max nie umiał się utrzymać na tym. A ty jesteś normalnie... I się bardzo na mnie wkurzał, i się ogólnie na mnie bardzo wkurzał, że jeżdżę lepiej od razu, a... No to pokaż, jak jeździsz, no. Nie wiem, jak to jest, ale z reguły kobietom gorzej idą takie rzeczy, a Weronice no poszło za pierwszym razem od razu, a ja musiałem nad tym troszeczkę więcej posiedzieć. Wieje strasznie, mam nadzieję, że wybaczycie.
Kto powiedział, że Maksiu nie będzie umiał? Maksiu jeździ na tym bardzo dobrze. Siemanko! Siemanko. Jesteśmy tutaj, ale już nic nie lata niestety. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Czy tylko helikopter latał, także możecie teraz zobaczyć, jak helikopter latał. Ogólnie chcieliśmy iść polatać sobie helikopterem, ale kurde, do 19 byśmy musieli czekać. Czekać do 19 to my nie mamy tyle czasu. O, a tam można iść obejrzeć helikopter. Chodź, obejrzymy sobie helikopter. O. Chcecie zobaczyć helikopter, to wam pokażemy helikopter. A samoloty już nie latają niestety, także dupka. Tego innego helikoptera też wam nie pokażemy, bo nie chcę nic mówić, ale tu jest kolejka. Kolejka jest taka, żeby sobie podejść, zobaczyć... I zrobić zdjęcie. Zobaczyć sobie helikopter, zrobić zdjęcie i chyba jeszcze trzeba nawet za to płacić, a ja nie będę płacił za stanie w kolejce tyle, bo... I za zrobienie sobie nie ma zdjęcia, sensu. Już bym wolała tam wejść, polatać sobie, a nie stanąć i zdjęcie zrobić, nie ma sensu. Jesteśmy w tym... autobusie starym telewizji polskiej. Jesteśmy tam, gdzie była najmniejsza kolejka. Tam, gdzie była najmniejsza kolejka i tutaj kiedyś się robiło charakteryzację. Tu są jeszcze kamery i takie tam, takie wyjazdowe było chyba bardziej. No. Jakieś coś tam. Popatrzmy. Takim czymś się kiedyś filmowało. A nie teraz takimi małymi lumixami. Pamiętam jeszcze w miarę takie rzeczy, Vera. Pamiętam. Pamiętam, o i taki telewizor pamiętam. Moja babcia taki miała. Tu się robiło jaskrawość, kontrast, wysokie, niskie siła głosu. A tu się przełączało kanały. Cud technologii, nie? Podsumowując tak. Tak jak zawsze lubiłam takie imprezy, już nie lubię, bo ani gofrów nie zjadłam, ani lodów nie zjadłam, ani nie polatałam helikopterem, ani nawet helikoptera nie zobaczyłam. Wszędzie kolejki, w ogóle z tym ludziom chce się czekać w tych kolejkach. A wy lubicie w ogóle czekać w takich kolejkach? Boże, ale się zbulwersowała. Powiem wam tak, podsumowując. Na pokaz tamtych samolotów, jak sobie frufru, się spóźniliśmy. Wszędzie kolejki, ja nie chce mi się już. Bo byłam dzisiaj z rana z przyjaciółką nad jeziorem i widziałam, jak latały te samoloty, ale nie nagrałam, bo nie miałam. Także to tyle z relacji z tej imprezy. No to rozpalamy grilla. Dobre zrobiłem. To znaczy, Werka przyprawiła, a ja upiekłem. Peruś, a co ty robisz? Planer ślubny. Planer ślubny? Mhm. A to ktoś bierze ślub? No, ja. Z kim? A z takim jednym. Nie znasz. No tutaj właściwie będzie wszystko związane z naszym ślubem. Po różne daty, podpisane już umowy, nie rób, bo to jest tym brokatowym i on się rozmazuje, a nie chce sobie pobrudzić. Co? Dobrą mam fryzurę, nie? Kochani nasi,
Żeby nie było wątpliwości, zresztą tytuł filmu pewnie daje wam do myślenia. Mówi sam za siebie, że będziemy brali ślub. I pytacie nas na Facebooku, Instagramie i YouTubie, kiedy będziemy brali ślub. Kiedy ślub? Vera, Max, kiedy ślub? Ślub będzie za rok, w sierpniu. W sierpniu za rok. Sierpień 2019 bierzemy ślub. Dokładnej daty wam nie podamy. Z wiadomych przyczyn pewnie dla was wam nie podamy dokładnej daty, no bo nie możecie wiedzieć. Dajcie znać, czy byście chcieli vloga ze ślubu. Vloga raczej nie nagramy ze ślubu. Ale taki teledysk ślubny. Ale teledysk ślubny będzie na albo bank. Albo może byście chcieli jakiś filmik z pierwszego tańca, jak nam to wyszło. A może byście nawet chcieli, żebyśmy nagrali dla was takie filmiki. Na przykład jak się uczymy tańczyć. Będzie tego wiele pewnie, także będziemy mieli duże pole do popisu, co byśmy mogli wam pokazać w tym temacie ślubnym. Także zostawcie wasze propozycje tego, co byście chcieli zobaczyć. Może to, co przed ślubem, może... No jak nie wiem, wyglądają jak... nasze przygotowania właśnie, do ślubu. Właśnie, konkretne rzeczy, które byście chcieli wiedzieć z naszych przygotowań do ślubu, to napiszcie, co byście chcieli wiedzieć. I wejdźcie też na nasze Instagramy, bo tam też będą różne, przeróżne informacje i zdjęcia. Macie wszystko w opisie. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszamy. Zapraszamy i dajcie znać, czy vlogi na tym kanale chcecie, żeby pojawiały się co tydzień w niedzielę. Także kochani, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Cześć!